kochani, jesteśmy w trakcie bardzo długiej podróży, ale humor każdemu z nas dopisuje, ponieważ jest to dzień cudowny dzień. Jedziemy właśnie Tessę do jej domu adopcyjnego, domu, który znalazła po ponad roku spędzonym w naszej fundacji. Tessa należy do psów bardzo wycofanych, psów, które nie zachwycają ani nieprzeciętnym wyglądem, ani zachowaniem. Bo jeżeli pierwszemu nie wyciągnie się do niej ręki, ona nie przyjdzie do człowieka. Jej zaufanie do człowieka zostało bardzo zepsute przez jej historię, ponieważ trafiła ona do nas od pani Małgorzaty. Natomiast pani Małgorzata zabrała ją, Sarę i 6 pozostałych sióstr od człowieka, okropnego człowieka, który traktował psy bardzo źle. One były w okropnych warunkach, a głód, smród i pragnienie były na porządku dziennym. Po ogromnym czasie pracy, miłości, jaką włożyliśmy w opiekę nad Tessą i Sarą, suszki zmieniły się nie do poznania, ponieważ na początku, gdy wyciągało się do nich rękę, sikały pod siebie, unikały kontaktu z człowiekiem. Teraz zdarza się, że czasami nawet same przyjdą się pogłaskać i człowiek nie jest już dla nich zagrożeniem. Nie zmienia to faktu, że dalej są bardzo nieufne. Kilka tygodni temu zadzwonił do naszej fundacji telefon. Dzwoniła pani z zapytaniem o pieska do adopcji. Powiem szczerze, że bałam się tego, ale stwierdziłam, że muszę zaryzykować, bo wiedziałam, że jeżeli się uda, to odmienię życie Tessy. Zaproponowałam do adopcji Tessę. Opowiedziałam jej historię. Rozmowa się zakończyła. Za kilka dni znów zadzwonił telefon. I znów zadzwoniła ta sama pani. Powiedziała ona, że oglądała filmik o historii Tessy i zauroczył ją ten kundelek. Stwierdziła, że nieważne jest, że jest przeciętnego wyglądu, że zachowanie ma jeszcze wiele do życzenia. Stwierdziła, że miłością wszystko się nadrobi. Kochani, ja uwielbiam takich ludzi, ja uwielbiam takie dni. Po prostu moje serce wtedy bije jak szalone, bo dzięki takim ludziom takie pieski z różnymi problemami, pieski przeciętne, pieski wycofane, mają szansę na otworzenie nowego rozdziału w swoim życiu. W drodze ku takiej szansy jest właśnie Tessa i mamy nadzieję, że w nowym domu adopcyjnym znajdzie wszystko, czego potrzebuje, bo Tessa to suczka bardzo mądra i inteligentna, której przyda się jeden opiekun. W nowym domu adopcyjnym zabraknie jej również towarzystwa innych piesków, ponieważ pani, która ją zaadoptowała, ma również swoją suczkę. Myślę, że miłością wszystko nadrobią, a jeżeli pani, która zaadoptowała Tessę, wyciągnie do Tessy dłoń, ta w niedługim czasie odwdzięczy się ogromną siłą miłości. Dla takich chwil warto jest żyć. Dla takich chwil warto jest robić to, co całymi dniami robimy, czyli pracować i pomagać skrzywdzonym istotom, bo dzięki temu zamieniamy ich koszmar w bajkę. Jest to coś cudownego dla nas, dla tych zwierząt, dla osób, które w niedługim czasie dzwonią i same do telefonu mówią, że nie wiedziały, że takie zwykłe kundelki mogą być tak cudownymi towarzyszami życia. Cudowne w tym wszystkim jest też to, że na naszej drodze stanęła osoba, której nie zależało na wyglądzie psa, nie zależało na jego zachowaniu. Ona po prostu chciała pomóc i dać dom skrzywdzonemu zwierzęciu. Dzięki temu Tessa zyska nowego opiekuna. Myślę, że zyska ogrom miłości i ogrom cudownego czasu. W drodze powrotnej będziemy zajeżdżać do wszystkich domów adopcyjnych i odwiedzimy wszystkie nasze adopciaki, bo z chwilą, kiedy wzięliśmy je do naszej fundacji,
domów adopcyjnych, bo choć czasami serce pęka nam z żalu, wiemy, że najlepsze jest dla każdego psa, gdy ma swojego jedynego właściciela, opiekuna, osobę, która może stać się dla niego przewodnikiem w tym świecie, to wciąż je kochamy i ich los nie przestaje nas interesować z chwilą, kiedy oddamy je do domu adopcyjnego. Jesteśmy z nimi na okrągło, jesteśmy z nimi na bieżąco.